Szanowni Państwo, kampania wyborcza dobiega końca. Chcę z tego miejsca przede wszystkim podziękować wszystkim życzliwym mi osobom i ludziom dobrej woli, którzy wsparli mnie w tej trudnej kampanii i ciężkich czasami i chwilach. Przede wszystkim mojemu ukochanemu mężowi Tomkowi, mojemu tacie i mojej wspaniałej siostrzenicy, która często pokonywała ze mną setki kilometrów, uczestnicząc w moich spotkaniach wyborczych i rozdając moje ulotki. Dziękuję europosłowi Tomaszowi Porębie za to, że służył mi swoją radą i doświadczeniem. Dziękuję Związkowi Zawodowemu NSZZ Solidarność za wielkie wsparcie, którego mi udzielił. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie zobowiązanie. Dziękuję wszystkim młodym ludziom, którzy byli ze mną w trakcie tej kampanii. Również osobom, które kierowały mnóstwo życzliwych i ciepłych słów na portalach społecznościowych i na mojej stronie internetowej, pisząc do mnie i oferując wsparcie w kampanii. Na koniec chcę w sposób szczególny podziękować wyjątkowej osobie, osobie, dzięki której dziś mam zaszczyt zwracać się do Państwa i reprezentować Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii wyborczej do polskiego parlamentu. Dziękuję prezesowi mojej partii, Jarosławowi Kaczyńskiemu, za 12 lat wspólnej pracy i za ogromne zaufanie i ogromne wsparcie, jakiego mi udzielił. Szanowni Państwo, 25 października pójdziemy do urn. Postawmy na nową Polskę, postawmy na Prawo i Sprawiedliwość, zmieńmy oblicze naszego kraju, polskiej polityki i zmieńmy oblicze polskiej prawicy, także tu na Podkarpaciu. Proszę o Państwa głos. Anna Szmidt-Rodziewicz, numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości.